Okej. Okay. W każdym razie gra nam się rozpoczyna. Mana kontra Blaj, panie i panowie, więc no tutaj mam mała zmiana planów, że tak powiem. Akurat nie spodziewałem się do końca czegoś takiego. No ale cóż, im szybciej mana, tym lepiej w mojej opinii. Też tak uważam jak ty. No. Okej, okay. Blaj kontra Mana, moi drodzy widzowie. Jesteśmy na Dreamhack Winter 2012, to jest ten Dreamhack, który połączy wszystkie Dreamhacki i w ciemności je złączy, czy jakkolwiek to tam brzmiało, nie wiem, tak naprawdę nie pamiętam. Nie znam Władcy Pierścienic na pamięć. W lewym górnym rogu Blaj, w prawym dolnym Mana, nasz czerwony Protosjanin, który tak naprawdę to już jest chyba formalność, prawda? 3-0 w grupie i Mana idzie po zwycięstwo. Z Zergiem, z Ukrainy. Mm-hmm. No, zobaczymy, co wyjdzie z tego. Tak jest, ale to Zergiem to żeś tak powiedział, że słychać było, że nie pałasz sympatią do tej rasy. No, tym bardziej, że słuchaj, no ja rozumiem, jakby to Artu grał, no to wiesz, to by była w ogóle inna sytuacja, inaczej bym to powiedział, no ale spójrz. A dobra, myślałem, że już tutaj teraz Blaj zacznie z gazu, ale jednak to był tylko ekstraktor Quick, więc... Mm-hmm. Więc wszystko jest taki co standardowo. Mhm. Tymczasem Mana, no z tego co widzę, jak na razie Forge Fast Expand, czyli dosyć konkretny standard. Wiesz co, pierwsza sprawa to Special Tactics Many, które pokazał nam w grze na tego, na Sasego, wiesz, czyli wyciągnął wnioski z gry z Zokego. I to, że ta mapa to jest naprawdę zacne pole bitwy na zrobienie z Sentry Dropa. I tak się, wiesz co, nie wiem czemu, ale weszło mi to na myśl właśnie teraz. Zobaczymy zresztą, cóż Mana nam pokaże. Wygląda to na jakieś takie, wiesz, coś w stylu 16 Forge'a, albo naprawdę później Nexus, typu 17 Nexus, co ostatnio Protosi nam pokazują. Z tym, że ostatnio, tak wiesz, Protosi się odrobinkę rozbestwili i jakieś 6 zergingów, które wpadnie ci do naturala, zanim zbudujesz kanona, może naprawdę namieszać ci szyki, prawda? Oj, to tak, no wiesz, pół biedy jak nie stracisz żadnej protki, ale to zawsze jest ten mining time stracony, ale twoje też timingi, wszystko się cofa niesamowicie do tyłu, ale spójrz, czyżbyśmy mieli znowu zobaczyć jakiegoś Roach Pasha? Ja bym się nie zdziwił, gdyby co teraz właśnie Blaj zagrał podobnie, jak zagrał na Sasego, z tym, że jeżeli mu nie wyjdzie wejść tą główną rampą, jaką mamy na Naturala Many, po prostu spróbuje wyjść z kałkami. Mhm. Według mnie to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. No i co? No i mamy Manę, który 18 limitu kontra 18 limitu Blaja. Co ciekawe, Blaj wyprodukował już ekstraktor oczywiście. Wiesz co, no nie wiem tak naprawdę. Forge, Gateway, mamy Nexus jako pierwszy. Wiesz co, Mana może mieć ogromny problem. To chyba może być powtórka z Blaj kontra Sasę, to co już widzieliśmy, prawda? Właśnie, no. Zobaczymy. Więc... No ale jeszcze tu póki co gaz mamy zbierany ze strony Blaja, ale tylko jedną dronką. Z tym, że problem polega na tym dla Blaja, że Mana wie, że tam jest gaz. On wjechał probem, więc zdaje sobie sprawę, zobacz, jest już pierwszy fotonkanon, on chyba nawet wyprodukuje drugiego. Ja bym się nie zdziwił, gdyby był także drugi fotonkanon. Tak jak na poprzednim Dreamhacku, pamiętasz, co Mana chyba z tych kanonów postawił 4 albo 5, a Blaj zdecydował się, że wiesz, nie będzie go atakował ani nic. Mm-hmm. I po prostu to było masakryczne, co na Cloud Kingdom to chyba nawet było i tak? Mana miał naprawdę wielkie problemy, żeby wrócić później z makrogrą. Mm-hmm. No cóż, zobaczymy. Mana jak na razie jest cyber. Może bezproblemowo sobie poskautować odrobinkę, no ale zaraz zobaczymy, czy Blaj mu na to pozwoli. Pojedynczy prób został zauważony przez Overlorda. Mamy także Blaja, który, no z tego co widzę, ciekaw jestem tak naprawdę, co on chce zrobić, ponieważ wiesz, on został wyskautowany właśnie teraz. I moje pytanie brzmi, co będzie chciał robić? Zobaczcie speed do lingów. Tego akurat no nie do końca chyba się spodziewaliśmy. Bardziej widzielibyśmy ten... Roach Warren? Roach Warren, dokładnie tak. I anulowanie ekspansji, a to anulowanie nie nastąpiło. No zobaczymy. Tutaj na pewno wszystko ma swój cel i zaraz możliwe, nie jest to... O, i tak jak mówię, tak myślałem, że zaraz nam coś zaskoczy i mamy Leira. Mm-hmm. Robi nam się Leir, więc... No, to jest naprawdę ciekawe. Bardzo ciekawe. Myślisz, że może jakiś Nydus albo coś? Wiesz co, no na pewno jest to jakaś możliwość dla
dla Bly'a, jeśli chce dalej zaskoczyć, ale w inny sposób niż oryginalnie zakładał. Ale z drugiej strony widać, że wiesz, że próbuje jeszcze troszeczkę jakoś polepszyć swoją ekonomię. Zdaje sobie sprawę z tego, że no, tym, co zrobił, postawił się na niezbyt dobrej pozycji ekonomicznej. Ale technologicznie, wiesz, to jest tak jak chociażby, wiesz, ten powrót PvP many pod tytułem aha, to ja mam mniej, to będę miał wcześniejsze robo i może tak robobeja i tak cię załatwię. I tutaj Bly chyba próbuje czegoś tego samego w kategorii dobra, będę miał wczesnego lera, moja ekonomia nie jest taka fantastyczna, spróbuję jakoś zaskoczyć itd. itp. Z drugiej jednakże strony mana robi Feniksy i nie dość, że wiesz, nie dość, że Harasso, to do tego jeszcze bardzo ładny scout może no, za jej pomocą wykonać. No, co mnie zastanawia, już ma Mailera, a Lai dopiero stawia ekstraktory, więc troszeczkę, no, bardzo opóźnił te swoje gazy, więc no, ta jego technologia też będzie troszeczkę bardziej opóźniona, ale no, raczej teraz będziemy widzieć cały czas drony i drony z dronami. Tak, no, ale jeszcze tym bardziej, jak teraz się dowie, że mana gra Eira, to tych dronów jeszcze będzie więcej i będzie się raczej czuł tak w miarę bezpiecznie. Więc zobaczymy, co tu jeszcze Bly wymyśli, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, co on chciałby zrobić, bo po prostu to jest troszeczkę ciężkie do przewidzenia. Z drugiej strony właśnie, mamy cztery gazy, z tego co ja widzę Spire. I właśnie chciałem to powiedzieć, że może być Spire, bo Bly zaczął dosyć mocno grał tego Spire'a dosyć wcześniej. Ale teraz taka ciekawa sytuacja, bo Bly niby, o mój Boże, mutaliski na Feniks, co za tragedia i tak dalej. No tak tego Bly może po prostu wybudować, wiesz, 4-6 koruptorów. I mieć to wszystko gdzieś. I tutaj upada troszeczkę koncepcja harasu Feniksami, jeśli twój przeciwnik zdecyduje się na rozsądną ilość koruptorów. To jest według mnie taki dosyć duży problem, z którym mana może się borykać w tej grze. Też mi się tak wydaje, ale no zobaczymy, kurczę. Tak naprawdę no jeden i drugi gra w ciemno. No właśnie. Ciężko cokolwiek przewidzieć ich następne ruchy, bo na trzeciej bazie mamy już klip rozstrzelony przez Overlorda. Tutaj już robo w drodze. Kolejny plus jeden na armor od strony many i coraz więcej gate'ów. Zaraz zobaczymy, co tu się stanie. Tutaj mamy Haras na trzecią czerkę dla. No i to za tym taki standardowy atak. Tak, no i może jeden Queen padnie i to będzie wszystko na ten temat. Zergingi jedzą skałki. Jak zobaczcie, pada jeden Queen, ale teraz wypadałoby się wycofać, ponieważ Queen oraz Sporecrawler to jest dosyć mocne obrażenia. Nie sądzę, żeby podnosił drugiego Queena, który znajduje się przy Sporecrawlerze mana. Jakieś obrażenia zostały zadane, nie są one wielkie i w mojej opinii nie wygląda to aż tak fantastycznie, zwłaszcza, że Bly pokazuje nam hydry, ale zobacz, że reaguje na to mana, decydując się na robobeja właśnie, to jest to, co chciałem powiedzieć. No ale spójrzcie, no kurczę, dużo technologii bardzo sobie zrobił Bly, ma Spira, ma hydralizmę, jeszcze teraz staje Infestation Pit, więc no będzie miał jakieś pole manewru, ale czy to skutkuje, że on tak naprawdę teraz w ogóle nie ma żadnego wojska, ma 13 hyd i 13 zerlingów i 6 hyd. To jest tak średnio, jakby mana z jakimś takim timingiem chciał w niego skoczyć, ale na szczęście dla niego nie zapowiada się na coś takiego. Bly hardkorowo dronuje, to już widzieliśmy i chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego systemu gry. Kilka hydrali nam sobie biega, będzie musiał mana uważać swoimi Feniksami. Nie są one aż tak super może potężne w tej fazie gry, bym powiedział, ale z drugiej strony fajnie byłoby je trochę przytrzymać, podnosić może kilka zerglingów, to jest zawsze, wiesz, na przykład teraz chyba podniósł zerglinga, który znajdował się przy Zelnadze, co oznacza, że Bly stracił nad nią kontrolę, to są, wiesz, takie irytujące rzeczy z jednej, z drugiej strony. Jest scout, zniszczenie proba, jakieś kilka gatewayów tam się buduje, zerglingi już raczej stąd nie uciekną. No i pierwsza sprawa... Teraz mana powinien uważać na swoje Feniksy, bo właśnie jednego stracił, teraz będzie trzeci, straci tego trzeciego, trochę. No to jest bolesne, bo zawsze te Feniksy dają ci jakąś, wiesz, kontrolę mapy, szansę zharasowania czegoś, zabicia jakiejś Queenki, może na jakiegoś Overlorda, a teraz z jednym Feniksem to już za bardzo nie widzę na głupiego zabijania pojedynczych dron, więc
No, trochę to boli, ale też już mamy hejba w drodze, już się kończy tak naprawdę, skończy się za 10 sekund, więc czy był jakiś blogdasz, taki wiesz, w 15 minucie, no jestem ciekawy. Tak. Ciekaw jestem właśnie, są już inwestory, mamy kolosy, wiesz, armia tak naprawdę za bardzo nie jest od Bleja przygotowana do walki z kolosami, tutaj się zastanawiam, jest wyjście, ale tu jest jedynie, o, teraz jest drugi kolosus, to może być świetny timing ze strony Many, wiesz, mamy kilka inwestorów, ale armia, o to mi głównie chodzi, że armia nieinwestorowa jest po prostu strasznie słaba, kilkadziesiąt zerglingów, kilka hydralisków i wiesz, to wszystko na ten temat. Force fieldy, które zostaną tu zagrane, mogą być bardzo mocne. Pada ostatni Phoenix, jak wszyscy zauważyli. No i teraz dużo będzie zależało od warpinów. Dwa kolosy naprawdę bardzo pomagają całej tej armii. No nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, ale widzę manę, może nie w przewadze, ale w bardzo dobrej pozycji. W dobrej sytuacji to samo właśnie widzę. Teraz mamy w bardzo dobrej sytuacji, no ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ma tych force fieldów trochę, a tutaj tylko mamy ile? Mamy tylko 6 inwestorów, które takich tam dużo energii nie mają na te fungale, więc to zobaczymy. Tymczasem mocne force fieldy zostały zagrane, jest fungal. Z tego co widzę, jeden kolosus ma już troszeczkę mniej życia. 3 koruptory w produkcji, kilkanaście zerglingów. Kolejne fungale zagrane, mana cały czas się trzyma. Jego trzecia baza jest atakowana, ale nie są jej zadawane jakieś takie definitywne obrażenia. Nexus jeszcze nie padł. Kilka jedynie infestet teranów zagranych. Drony teraz rzucają się na to wszystko, czy mamy kolejne warpiny. Dokładnie tak. Mana nawet nie przejmuje się swoją trzecią bazą, ponieważ wie, że dosyć teoretycznie mógłby zabić swojego przeciwnika właśnie teraz. I będzie Blaj ugnie kolano. Padają jego koruptory. Jeszcze jeden kolos stoi. To może być to. To może być to ze strony Many. Zobacz, że padają nam makrohacze. Tu jest mnóstwo dronów, które można by zaatakować. Więc... Ciekawe jeszcze, Mana dał radę obronić swojego Nexusa w trzeciej bazie, 49 HP mu zostało, więc to już w ogóle jest świetna sytuacja dla niego. No i zaraz zobaczymy, drugi kolos wchodzi nam na pole bitwy, no tak. I co robi Blaj? Pojedyncze mutaliski, pojedyncze koruptory i infestory, no masakra. Niestety no... Masakra. Musi się poddać też. No, Proto Simba, powiedz to! Dostał miazgę i tyle, no wiesz, dostał miazgę i tyle, wiesz. No nie, no rzeczywiście, o jeszcze dwa inwestory wychodzą, oba giną natychmiastowo, kilka mutalisków jeszcze pozostało w kokonach, Infestation Pit pada, Overlordy, jeśli te zostaną zniszczone, to Blaj będzie na supply bloku, nie będzie w stanie wybudować absolutnie nic, czwarta baza w produkcji, co ciekawe Nexus regeneruje już w tym momencie tarczę, jest jeszcze kilka mutali, Fangal został zagrany, co ciekawe, nawet ten pojedynczy kolosus nam nie padnie, co już teraz jest naprawdę osiągnięcie. Ile zabójstw mają te kolosy oba? Po 41. No. Nie, jeden ma 41, drugi ma 7. Drugi ma 7, ale mamy GG! GG 1 do 0. Miazgunia, ja nie wiem co się stało z Maną, ale po prostu demoluje. Przebudził się chłopak. Przebudził się po ostatnim Dreamhacku. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, cóż się tutaj zadzieje. Okej. Okay. Czekamy na drugą mapę. Mana ogląda replay, więc za chwileczkę do was, panie i panowie, powrócimy. Okej, wracamy. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała druga gra. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Jak na razie Mana ogląda replaya, panie i panowie, ale 1 do 0 z Blajem wygląda to całkiem spoko. Całkiem dobrze. Teraz tylko brakuje Mani jednego punkta, a Blajowi dwóch, więc zobaczymy. No ale teraz już chyba tak mi się wydaje, że
dla many powinno być w tym przypadku z górki, bo ta pierwsza gra według mnie zazwyczaj jest bardzo, bardzo, bardzo ważna ta gra. Właśnie jak rozpoczniemy ten BO3 z naszym przeciwnikiem, jeszcze tym bardziej jak mówimy o takim przeciwniku jak Blight, który jest kombinatorem, dosłownie kombinatorem, jakiego ziemia nie widziała. No i tyle. Miejmy nadzieję, że teraz tylko będzie lepiej i lepiej. A tak mi się wydaje właśnie, że tak naprawdę mana z gry na gry, z BO3 na BO3 gra coraz lepiej. Aż się boję pomyśleć, co będzie. Okej, okay, no to co, czekamy na to, co się zadzieje, ponieważ o, mana jest w lobby, można się dołączyć. Możesz wpadać na mnie. Okej, okay, biją. No co, no ja wiesz, tutaj właśnie mana, nie wiem jak on to robi, ale naprawdę, naprawdę świetne rozgrywki. Zobacz, że mana naprawdę fantastycznie, w mojej opinii, poprawił timingi. Nie wiem, czy ty to widzisz, że kiedyś było takie, wiesz, mana ma na przykład lancę, jego przeciwnik jej nie ma, mana siedzi w bazie, nic nie robi, wiesz, i na przykład, wiesz, techuje nie wiadomo do czego. Czekam nie wiadomo na co i kolejne upgrade'y rosną, gracze się wyrównują i nagle, wiesz, jest tak porówno, nie? A teraz mana, wiesz, wyskakuje z jakimś jednym timingiem albo dwoma, z jakimś, wiesz, tutaj ma ten upgrade, tutaj ma tyle więcej jednostek, tutaj ma coś takiego, tu jego przeciwnik wychodzi, tutaj robi dropa. Naprawdę, wiesz, aż poezja, poezja. O wiele lepiej według mnie to wygląda ze strony many. No tak, ten dowód na to mamy, co mówisz w poprzedniej grze. Przecież ten timing, co zrobił Gomana, był po prostu wyśmienity. Dosłownie zrobił się Hive, zaczął morfować Spira na Great Spire, no i w tym momencie, kiedy zaczął morfować tego Spira, wpadł Mana ze swoją Arią i no i niemalże przejechał trochę po nim, ale też trzeba zwrócić na to uwagę, że no właśnie. Co tam miał Blight? Tak naprawdę miał same jednostki i nie miał ani jednego spina, żeby jakoś troszeczkę czasu sobie kupić, żeby te spiny też jakiś damage zrobiły, więc też troszeczkę jest tutaj jego winy. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Dokładnie. Czekamy tylko na Blaya, który z tego, co widzę, gdzieś nam zniknął. Mana jest już lobby, więc no, za chwileczkę pewnie będziemy rozpoczynać. Ciekaw jestem po prostu, cóż się tutaj za chwileczkę zadzieje. Jak dla mnie to jest mi generalnie zimno i głodne się już zrobiłem, więc... No ja to wiesz. Ja, to jest właśnie, wiesz, też to jest... Też mi się trochę chłodno zrobiło, ale wiesz, ja tutaj mam taki troszeczkę talerz z jedzeniem, co zrobiłem i w czasie jak się mutujemy, to tam szybko coś sobie przekąszę. No, rozumiem. No właśnie, generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie kasterka, nie? Kastowanie takie właśnie... długie. Co ciekawe, wiesz, na tym, na... jak się nazywa? Jak jesteś w domu, to jeszcze możesz sobie, wiesz, gdzieś tam za kadrem postawić coś do jedzenia i wiesz, szybko, a to zaraz przerwa, tak. Hop, siup, nie? Pach, pach. I tak to wygląda. Ale na przykład, jak były Nationalsy we Wrocławiu, tak? To we Wrocławiu. Tak. To wiesz, od rana do wieczora, nie? I w pewnym momencie pojawił się Karmak. I tam pokastował najpierw z Morglumem jedną grę, a później ze mną jedną grę. I dzięki temu byliśmy w stanie po prostu, wiesz, wyjść i coś zjeść, bo tak to nigdy by nie było czasu. Na serio tak jest, bo teraz jak z tobą kastuję, to właśnie sam jestem, że tak powiem, w cudzysłowie ofiarą tego, że jest mi zimno i nie mogłem też sobie normalnie zjeść. No ale jakoś daje radę, jest naprawdę fajnie, sympatycznie, więc... Okej, okay, a my co? A my wygląda na to, że będziemy rozpoczynać. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Dokładnie, tutaj też Syriusz, człowiek, który jest między innymi kastował ze mną w WCG, czy może raczej ja z nim. Pamiętam, jak całodniowe turnieje robiłem i zimne obiady wpieprzałem w przerwach między grami. To jest dokładnie to, o czym chcę powiedzieć. Po prostu widzisz, wiesz, na przykład ja mam jeszcze taki problem, w którym to, wiesz, żona mi przyniesie obiad, bo no jak wiadomo, ja nie mogę wstać od kompa ani nic takiego. I przynosi mi obiad i wiesz, jest na przykład taki gołąbek, nie? Góra ryżu, albo tak. I wszystko to tak zaczyna pachnieć w całym pokoju, a ty siedzisz i mówisz, że jest Forge Fast Expand. Jedyne, co chcesz powiedzieć,
powiedzieć, więc co, dupie mam ten stream, idę jeść. Tego gołąbka, tak. Tak, tak, to po prostu... Nie, dobre jedzenie to jest to, ja ci powiem. Każdy sobie lubi dobrze zjeść, ja to już mówiłem. No, ale bardzo podoba mi się, generalnie ja się cieszę, jest kilka rzeczy, jeśli chodzi o Polskę, które mogą być do kichy, ale jest jedna rzecz, która jest fantastyczna i to jest polskie jedzenie. Jedzenie, o Boże. No. Po prostu polskie jedzenie jest spoko. No ale dobra, Blaj kontra Mana, w lewym dolnym rogu niebieski zerk, w prawym górnym nasz zawodnik, który jak na razie miażdży. Czy ten trend się utrzyma, czy może raczej będziemy widzieli zmianę szybszą niż na wybiegach w Paryżu? Zaraz się do tego ustosunkujemy. Mana w prawym górnym rogu, czerwony Protos, no i zaczyna otworcza Sexfant kontra Blaj, który myślisz, że będzie znowu decydował się na jakieś takie, wiesz, jakieś dziwne zagrywki z gazem i tak dalej? No, pamiętasz o tym, jak tą sytuację siedzieliśmy sobie w lobby i tam troszeczkę sobie chłopaki nawzajem taką braterską, protosjańską więź, że tak powiem, przekazali tam troszeczkę. Sasy powiedział, że jak go Mana zapyta, coś tam może mu powiedzieć, jak mniej więcej gra Blaj i jaki może być na niego sposób. Więc jestem ciekawy, czy Blaj zdecyduje się zagrać tak samo jak na Sasego na tej mapie z tym właśnie Roach Hushem takim, więc... Mhm. No jestem właśnie ciekawy, czy zdecyduje się na to i czy, jeżeli się na to zdecyduje, czy Mana będzie na to gotowy. I czy to wyskautuje? No, to jest pytanie. I tak, czy wyskautuje, bo póki co to skautowanie naprawdę mu wychodzi bardzo dobrze. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie na dalszej części programu. Tak jest. No cóż, no, jest pylon. Co ciekawe, nie zauważam, żeby Mana bardzo często blokował pylonem. Nie wiem, czy ty to też zauważyłeś. Też na to zwróciłem uwagę, że też za często nie blokuje pylonem. No, jaki dokładnie powód tego jest, to nie wiem, ale skanceluję tego pylona, czy nie? Mm-hmm. Wygląda na nie to, skancelował że nie. Pylona. Bardzo ciekawe, naprawdę bardzo chcę opóźnić Blaja, wygląda na to. I zobacz, że czy on chce, to mnie zastanawia, czy chce po prostu wymusić gaz? To jest moje pytanie, czy może chce wymusić gaz tylko po to, żeby walczyć? Jakby tak zrobić? Tak. To by było ze strony Many, to by było, jeżeli tak Mana myśli i tak jak właśnie ty mówisz, no to by było naprawdę mega sprytne. No, ale pod warunkiem, że Mana myśli tak jak mówisz, jeżeli tak myśli, to jest naprawdę, to właśnie o to chodzi w tej grze. Tylko poczekajmy, bo Queen zasadza się na probach, chyba nie będzie w stanie zeskautować, dokładnie tak, nie widzi gazu Mana. Zauważa jednakże ekspansję i tutaj powiedziałbym, że zawsze można tą ekspansję skancelować. Pamiętajmy, co zrobił Blaj na Daybreaku, kiedy walczył przeciwko Sase i przypomnijmy sobie tą grę. Dużo mutalisków, mnóstwo dronów, ten wczesny atak za pomocą Roachy, więc ciekaw jestem, czy to będzie chciał także zrobić Blaj tutaj. No, ale zwróć uwagę, jak ładnie rozstawione ma Overlordy Blaj w bazie właśnie Many, że dosłownie widzi, czy jakaś próbka wychodzi, czy nie. I w momencie, jakby jakaś próbka wychodziła, to bez problemu ją zaraz przechwyci. I teraz właśnie mamy sytuację, że próbka wychodzi i czy Blaj ją przechwyci. Teraz to jest ciekawe. Są pazerniki, już tak, na górze, więc... O, i pechowa akurat próbka idzie w tą samą stronę. No. Tak, ale zauważ, że tylko jeden zerwing atakuje ją, więc nie będzie w stanie jej zniszczyć. To jest bardzo ciekawa sprawa. Kiedy zerwing nie ma speeda, nie jest na creepie, to dopędza probę na tyle wolno, że ona jest w stanie zregenerować sobie tarczę. Więc to jest dosyć ważne. Ale bardzo fajnie skautuje, czy nie została wybudowana trzecia baza. I teraz drugi probe stracony. No nie widział tego natura, to troszeczkę może być dla Many taka stresująca, śmiem powiedzieć, sytuacja, bo no z czego jest znany Blaj? No z olinów i takich właśnie wczesnych, bardzo agresywnych ataków, więc jestem ciekawy, co tu Mana wykombinuje. Czy będzie stawiał jakieś dodatkowe kanona, czy nie? Będzie stawiał jakieś dodatkowe kanona? Jest czy Stargate. Właśnie ciekawy wybór. Wiesz co, to jest na pewno, ja się zastanawiam właśnie, czy Stargate dla ciebie jest takim także elementem wszechstronnym, bo to jest moje pytanie. Stargate, jak w mojej opinii, niczego nie... Stargate może cię spowolnić, wiesz, ale niczego nie jest w stanie, jakby to powiedzieć, tak aktywnie wymusić, czyli nie jest w stanie zniszczyć ekspansji, nie jest w stanie jej anulować, ani nic takiego. Nie do tego służą Feniksy, prawda? No chyba, że grasz Void Raya, ale to jest bardzo rzadko grane. W mojej opinii tutaj akurat nie wiem, czy Mana popełnia, czy to jest dobra decyzja, chociaż z drugiej strony może próbować wymusić znowu hydraliski, wiesz? Tak się zastanawiam. Też to jest możliwe, co mówisz, no ale
No, tak jak mówię, z tym Stargate'em, tu już mi się wydaje osobiście, że to zależy od Protossa, bo ja osobiście, jak gram Stargate'a ostatnio, to większość gier przegrywam, a jak gram z kolei z Robo, to jak najbardziej idzie mi bardzo dobrze. Po prostu, no nie czuję się w tym pewnie, ale jeżeli Mana się czuje w tym dobrze i wie, że to mu jakoś pomoże zdobyć jakąkolwiek przewagę, no to jak najbardziej powinien to grać. No, ale to już tak mówię, zależy od każdego gracza, co kto lubi. Mhm. Sergingi po prostu sobie standardowo biegają po mapie. Nic. I zobacz, jest Hydraden. Jest Hydraden. Tak. I co będzie jeszcze? No, Blythe jest tam Hydraden. Blythe widzi, że zdecydował się na tą konkretną dobrą technologię ze względu na to, że jest już pojedynczy Fenix, ale uwaga, nie, jednak buduje drugiego Feniksa Mana. Miałem wrażenie, że może się nie zdecyduje. Przepraszam bardzo, tu już są trzy Feniksy. Miałem wrażenie, że może się nie zdecyduje na kolejne. Ale no teraz, po pierwsze Scout, w mojej opinii, zaraz zobaczymy, co zauważy. Mhm. Widzi Hydradena, zniszczy jakiegoś pojedynczego drona i to będzie wszystko na ten temat. Potrzebuje co najmniej czterech Feniksów, żeby podnieść Queena. To znaczy to nie jest tak, że cztery Feniksy... Tak. Bo nie chodzi o to, że Queen jest taki gruby, tylko że jeśli podniesiesz Queena trzema Feniksami, to on upadnie, zanim zostanie zniszczony, więc trzeba będzie go podnosić dwa razy, więc cztery Feniksy to jest takie optimum, minimalne optimum. No, ale Mana już zauważył właśnie, że Blight tutaj produkuje Hydry i robi swoje własne robotki, ale czy jeżeli chce zrobić jakieś kolosy, czy one będą na czas? To jest pytanie. Mi się wydaje, że na czas on, ten kolos na pewno by nie był, tak troszeczkę by brakowało pewnie z 10-20 sekund, żeby tego kolosa zrobić, no ale zobaczymy. No już też Mana niszczy Overlorda, czyli bardziej dzięki któremu zniknie creep. I teraz tylko tego zapisać, jak będziemy sobie zaekspować spokojnie. Tak jest, a z drugiej strony, no moje pytanie brzmi, czy będzie starał się hydraliskami atakować Blaj. I nic na to nie wskazuje. Jest grany Spire, mamy tego, mamy Robobeja, jest także Immortal gran, jakieś tam Stalkery i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że to może po raz kolejny być timing ze strony Many, z tym, że jak kompozycja armii Zerga w tym momencie, no jak będzie wyglądała? No jak dla mnie, Zerglingi Hydrale to taki wiesz, trzon plus Spire, ale Spire, czyli co, koruptorów bardzo dużo, mutalisków bardzo dużo, to jest dla mnie zagadka. To no, też właśnie mnie to interesuje, czy właśnie zdecyduje się robiąc tego Spire, czy się będzie chciał zdecydować na jakiegoś większego switcha, właśnie na jakieś mutaliski, czy właśnie tak mówisz, koruptory, czy może jest Blaj świadomy tego, że Mana, wiedząc o tym, że Blaj robi tak szybkie hydraliski, zdecyduje się na kolosy i chce mieć automatycznie jakąś kontrę na te kolosy. No ale już mamy w międzyczasie Mana stawia swoją trzecią bazę. Teraz tylko czekać, jak dostali ze dwa kanony, tak profilaktycznie tylko na obronę. Mm-hmm. No i póki co, no, za wiele się nie dzieje. No, chłopaki makrują się przeważnie. No, tak jest. Blaj to tylko w momencie makro. Ale brak z jakichkolwiek sporkrawlerów w trzeciej bazie. Mana bezproblemowo wyciąga kilka dronów i po prostu odlatuje bez żadnych większych obrażeń. Photon Cannon atakowany przez Zerglinga. Zniszczę wszystko! Zniszczę. Tak jest. I to wszystko na ten temat tak naprawdę. No Blaj, wiesz, to jest po prostu build Blaja pod tytułem okej, mam naprawdę fatalne jednostki jako na kolosy, ale może się uda. Wiesz? Ale może się tak, prawda, może się uda, ale co tu Blaj, no kurczę, nie i nie za bardzo czuję, co Blaj chce zrobić tymi oddziałami, co tutaj ma, tymi hydraliskami, tymi zerlingami, bo niby wychodzi, ale co to ma na celu, to nie wiem. Mam jeszcze do tego plus jeden na Eira i Hive'a, więc jestem ciekawy, czy to jest właśnie na koruptory ma być bardziej celowane, czy właśnie tak, że te koruptory, które będziemy mieli w troszeczkę późniejszym stadium gry. Koruptory, jest 8 koruptorów granych na kolosy, na pewno będą świetną armią. Tylko problem z tą armią Blaja polega na tym, że wiesz, oczywiście koruptory zniszczą kolosy ewentualnie, tylko że kolosy będą w stanie oddać kilka salw i ta armia po prostu jest zbyt słaba na te kolosy. I tutaj zastanawiam się, czy po prostu Mana atakując nie zada na tyle wystarczających obrażeń samymi kolosami, zanim one padną, żeby dokończyć wszystko naziemną armią. To jest według mnie jakiś taki, no, wiesz... No tak, no, tym bardziej, że te kolosy mamy w sumie no, tylko dwa, więc jakoś dużo ich nie ma, ale tu już mamy atak, tu już leci także Warpless, więc Mana chce to skończyć tu i teraz, na to wygląda. Dlatego ma jeszcze... Tak?
Ciekawe, jak to pan spójrz, ile teraz przechwyci overlordów na górze. To jest po prostu masakra. Stracić tyle overlordów, będzie jeden wielki supply block. No i właśnie, supply block zerglingów zaczyna nam padać dosyć dużo. Jeden kolosus spada jednakże. Zaczynają zajmować się te koruptory kolosem. Cofnął się on jednakże odrobinkę, ale zobacz, zostały jedynie hydraliski i koruptory. To jest wszystko. Kilkanaście zerglingów teraz jeszcze wyprodukowanych. Mamy trzy, jak wiadomo. Koruptory właśnie teraz atakują. Podłączył się odrobinkę kolosus troszeczkę bliżej. Mam wrażenie, że to może jeszcze Blaju utrzymać, ale ogromny warping właśnie w tym momencie zostanie anulowany. Każdy z tych stalkerów został złapowany. Koruptory właśnie teraz padają. Infestory także. Zostało jedynie kilka hydralisków, kilkanaście zerglingów. No i zaraz zobaczymy. To jest chyba zbyt duża ognia dla Blaja, to jest zbyt duża siła ognia dla Blaja, żeby był w stanie się utrzymać. Nie ma blinka. No jak dla mnie mana, no chociaż kurczę. Nie, no według mnie to jest chyba już to. Znaczy, no tutaj mamy za chwilkę, widzą nam kolejne infestory, no i zerlingi do tego by nam troszeczkę, no dały radę tutaj coś działać, no ale no jakoś świetnie to nie wygląda do Blaja, ale po prostu już mana już powoli topnieje, straci tego warpizma tutaj, którego miał, którego zestrzeliły, przez to nie może sobie w żaden sposób jaki tutaj przywołać jednostek, dopiero tutaj na dole przy Excelnady ma pylona, no ale no jest trochę za daleko, a teraz już tak troszeczkę niebezpiecznie tutaj. No, infestory! Jeszcze na Frala, infestory, no zobaczymy. 26 życia na wylęgarni właśnie teraz padła. Mamy haras i w naturalu, dronów pada coraz więcej i w mainie, teraz te są wycofywane. Jak dla mnie doskonały atak ze strony many. Nie dość, że zniszczył jedną bazę, która już była i drugą, która się wybudowywała, to do tego jeszcze straty w dronach. 54 proby na 45, zabił 34 drony. Wiemy przecież, że Blaj strasznie makrował, więc... To są potężne straty. To jest po prostu świetnie. No musi nadrobić drony, musi zbudować hatcherkę, musi sobie dorobić overlordu, bo ma tylko limit 134, a wiadomo, każdy chce mieć troszeczkę, że tak powiem, wolność tego limitu, żeby w razie czego ostro przymasować jednostki. No świetnie to wygląda many. No ma tą trzecią bazę zasekurowaną w pełni. Blinka mamy w drodze, kolejne gatey dostawiane, więc no wydaje mi się... I mamy znowu War Prisma, czyli za sekundę znowu spodziewamy się ataku many w stronę, no w stronę Blaga, ale tym razem już z blinkiem gotowym. Mhm. No i cóż, mana 118 limitu kontra 97, to już wygląda naprawdę coraz bardziej jednostronnie, zwłaszcza, że Blaj dalej posiada jednostki, które na kolosy nie są zbyt skutecznymi, czyli zerglingi oraz hydraliski. Są broodlordy grane, ale jak na razie jedynie trzy, tak jak powiedziałeś, blink za chwileczkę się zakończy, mana cały czas stoi i nie robi zbyt wiele, ale jest już warprism, więc chyba za chwileczkę atak jakiś nastąpi, zaraz zobaczymy. No ale Blaj no, będzie miał za chwilkę 5 albo, czy 4, 5 chyba, będzie miał 5 broodlordów, więc no zobaczymy. Bez blinka no powinien mana przede wszystkim wyczekać tego blinka, bez niego nie powinien się ruszać, bo jednak infestory tam przystakują trochę jego armia w tym czasie, broodlordy co zrobią, a tutaj teraz odchodzi o to, żeby jak najszybciej się zblinkować właśnie po te broodlordy, no ale zobaczymy. No właśnie, jeden infestor pada, kilka zerglingów otrzymało obrażenia, dużo stalkerów właśnie w tym momencie nam się pokazuje. O, kolosus został złapany, ale nie sądzę, żeby Blaj starał się fangalować go po raz kolejny, ponieważ, jak zauważyliście, no troszeczkę by zjadło to fangala. Jedyny kolosus to nie jest według mnie jakaś taka dobra wymiana na taką ilość energii. A z drugiej strony Blaj, jak zauważyliście, no obrona, jak na razie całkiem nieźle wypozycjonowane broodlordy, ale właśnie teraz atak następuje, czy będzie miał miejsce blink? Zerglingi po prostu nie są w stanie do tego podejść, absolutnie nie są w stanie do tego podejść. Wylęgarnia atakowana, na drony także, tutaj kilka nawet zostało przetransferowanych. Teraz następuje blink. Jeden broodlord pada, drugi w tym momencie także dzieli jego los. Dużo stalkerów jednakże zaczyna być niszczonych, więc zastanawiam się, czy będzie w stanie to wszystko mana wytrzymać. Blaj ma duże straty, ale z tak wypozycjonowanymi broodlordami, chociaż teraz kolejny blink, pada trzeci broodlord. Są także dwa kolosy, z których jeden zupełnie nie atakuje. Kilka stalkerów także nie robi absolutnie nic, więc tutaj akurat powiedziałbym, że mana powinien troszeczkę bardziej ogarnąć, ale teraz może się znowu wycofać. Zabił trzecią bazę swojego przeciwnika po raz kolejny. Broodlordów został tylko jeden, więc tak naprawdę obrażenia są w tym momencie przepotężne. No on chyba chce to skończyć już.
No i to jest bardzo, bardzo dobra droga do obrana przez manę. Powinien właśnie robić wszystko teraz, żeby tą grę skończyć i według mnie skończyć ją bez najmniejszego problemu. No, mamy dwa kolosy, 20 stalkerów, do tego kolejnych 5 warpowanych. A co mam Blaj? On już to po prostu, on według mnie już Blaj wie, że przegrał, tylko no siedzi w tej grze, żeby w niej posiedzieć. No, z tego się naprawdę nic nie da wyciągnąć. Nie wiem, co by musiało się stać. Wiska musiał to dostać. No właśnie, no i z tego co widzimy, Blaj jeszcze próbuje tutaj rzucić jakiegoś fangala albo dwa, żeby chociaż jakieś obrażenia zadać, żeby troszeczkę życia zjechało, ale zamknięty w szklarni wygląda na to i po prostu zostanie absolutnie zdemolowany. No już dojrzały wszystkie pomidorki i wszystkie infestorki do zdemolowania, zeżarcia i zrobienia z nich grilla. No i mamy 2-0 dla Many, po prostu... Jak mówiłem, z gry na gry, z BO3 na BO3, no ten chłopak po prostu no coraz lepiej gra, no i no, tylko wiesz, teraz wyglądać w horyzont, jak chłopaki spotkają się w finale, jeszcze zobaczymy, jak Van Erchowi jutro pójdzie, prawda, no ale jeżeli Mana wyjdzie pewnie z pierwszego miejsca, nie, jak wygrał wszystkie swoje mecze, jeszcze teraz wygrał 2-0, to mi się wydaje, że powinien wyjść z pierwszego miejsca, nawet jeżeli przegra ze swoim potencjalnym przeciwnikiem, którego będzie miał jutro z tego open bracketu. Mm-hmm. Tak. Widzę, że ten, widzę, że... No,